Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich, dał im 10 min i rzekł do nich: zarabiajcie nimi, aż wrócę. Ludzie, którzy mają 10 min, oczywiście, że chodzi o formę własności, o posiadanie pieniądza, ale w języku polskim słowo mina ma wiele znaczeń. Ludzie, którzy mają 10 min na swojej twarzy, jakby mieli maski, mają minę dla kogoś bogatego, minę dla byle kogo, minę radości, minę smutku, minę zadumy, minę nieobecną. Mają miny, które ukrywają ich prawdziwe oblicze, ich prawdziwe emocje, ich prawdziwe twarze, ich prawdziwe życie, prawdę o nich. Gdy się takimi minami żongluje, obraca, to bywa bardzo niebezpiecznie, bo można samego siebie oszukać, mieć minę dla samego siebie w lustrze, minę obojętności. Nie pozwólmy sobie na to, żeby w naszym życiu, żebyśmy sobie wypracowali miny, które nas ukryją przed światem i przed Bogiem. Miejmy jedną twarz, prawdziwą, nawet jeżeli to nie jest najpiękniejsza twarz świata. Bądźmy prawdziwi. To jest obracanie majątkiem. Mieć prawdziwą twarz w miejsce sztucznej miny. Do zobaczenia jutro.